Bieżnia lekkoatletyczna i miejskie lodowisko to główne tematy poruszone podczas spotkania Jarosława Stawiarskiego, wiceministra sportu i turystyki, z kandydatami Prawa i Sprawiedliwości do Rady Miejskiej i Rady Powiatu oraz z Mateuszem Kutrzebą, ubiegającym się o fotel burmistrza Dębicy. Jarosław Stawiarski, wiceminister sportu i turystyki, uczestniczył w miejskich obchodach Dnia Edukacji Narodowej. Podczas krótkiego wystąpienia pogratulował dębickim nauczycielom osiągnięć dydaktycznych i życzył dalszych sukcesów w pracy zawodowej. Następnie wiceminister spotkał się z przedstawicielami Prawa i Sprawiedliwości w naszym mieście, posłem Janem Warzechą, Mateuszem Kutrzebą, kandydatem na burmistrza Dębicy oraz osobami ubiegającymi się o mandaty radnych, Katarzyną Rostowską-Machnik i Piotrem Chęćkiem. Spotkanie odbyło się w biurze wyborczym Mateusza Kutrzeby. W trakcie krótkiego wystąpienia poseł Jan Warzecha podziękował za finansowe wsparcie ze środków ministerstwa remontu dębickiego lodowiska. Chciałbym tylko powiedzieć, że dzięki tu posłowi Jankowi to lodowisko nabierze tej funkcji, którą powinna mieć, czyli szkolić dzieciaki i młodzież i przywrócić jak gdyby hokej chyba z powrotem do funkcjonowania tutaj na dobrym poziomie. Podczas spotkania poruszony został także temat budowy bieżni lekkoatletycznej w Dębicy, z której w przyszłości mogliby korzystać nie tylko podopieczni klubów sportowych działających w mieście, ale także wszyscy amatorzy joggingu z naszego regionu. Obiekt w założeniu miałby posiadać profesjonalną, bezpieczną dla zdrowia nawierzchnię i byłby oświetlony, dzięki czemu zawodnicy i amatorzy mogliby trenować także w godzinach wieczornych. Mateusz Kutrzeba podał dwie możliwe lokalizacje nowego obiektu sportowego i jak twierdził, dzięki współpracy z powiatem i Ministerstwem Sportu i Turystyki już w przyszłym roku można byłoby zrealizować taką inwestycję. Niezwłocznie po wygranych wyborach będę chciał przejść do tego, żeby rozpocząć pracę nad przebudową jednego ze stadionów miejskich. W tej chwili mamy na terenie Dębicy dwie bardzo dobre lokalizacje. Pierwsza to istniejący stadion lekkoatletyczny, znaczy ciężko go nazwać stadionem lekkoatletycznym, ponieważ jest mocno zniszczony, znajdujący się przy ulicy Paderewskiego za szkołą podstawową numer 5 i ten teren należy do miasta. Natomiast druga lokalizacja, równie dobra, to teren stadionu przy Zespole Szkół Mechanicznych, znajdujący się przy ulicy Rzeszowskiej, to jest teren należący do powiatu. Niemniej jednak uważam, że niezależnie od tego, która lokalizacja będzie wybrana, powinny być wcześniej przeprowadzone konsultacje społeczne, konsultacje z mieszkańcami i jednego osiedla, i drugiego, i konsultacje z samymi zainteresowanymi, czyli osobami i klubami i sportowcami, które z tych obiektów na co dzień by korzystały. I po zapadnięciu tej decyzji, gdzie ten stadion budujemy, uważam, że nieważne od tego, czy to będzie na terenie powiatu, czy na terenie miasta, oba samorządy powinny wtedy, w zależności od tego, jak te relacje się ułożą, partycypować w budowie tego stadionu. Wiemy, że jest to bardzo ważne. Dębica może liczyć na wsparcie ministerstwa? Zdecydowanie tak. Zdecydowanie może liczyć, bo macie naprawdę starą, zdewastowaną infrastrukturę. To tylko trzeba, macie teren, to wszystko macie. Tylko trzeba to wyremontować albo wybudować od nowa, ale można i z programu modernizacyjnego. Naprawdę są pieniądze dla dobrych projektów, szczególnie tu na Podkarpaciu. Kochani, my przez 2,5 roku rząd Prawa i Sprawiedliwości zainwestował na Podkarpaciu prawie 250 milionów złotych. Dzisiaj wracam z Rzeszowa, gdzie wmurowałem kamień węgielny na budowę centrum lekkoatletycznego, tej krytej hali przy Uniwersytecie Rzeszowskim, gdzie ministerstwo dało prawie 25 milionów złotych, a koszt inwestycji będzie około 50 milionów, gdzie drugie 25 dało Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Naprawdę dzieje się na Podkarpaciu i ja chciałbym, żeby się działo, bo tu jest wielki potencjał i ludzki, i tej infrastruktury zaniedbanej, bo kiedyś to były białe plamy, które teraz trzeba po prostu dać kolory. Przypomnijmy jednak, że pomysł budowy bieżni lekkoatletycznej w naszym mieście nie jest nowy. Radny Paweł Ochab oraz członkowie klubu biegacza maratończyk od 2 lat już starają się zrealizować ten projekt przy Zespole Szkół nr 1 w Dębicy. Do tej pory udało się przygotować dokumentację, jednak starostwo nie było w stanie sfinansować realizacji tej inwestycji ze swojego budżetu. Wstępnie oszacowany koszt budowy takiej bieżni to około 3 miliony złotych.
Radny Paweł Ochab cały czas zabiega o pozyskanie środków na ten cel. Mateusz Kutrzeba uważa jednak, że ostateczna decyzja, w którym miejscu miałby powstać nowy obiekt sportowy, mogłaby zostać podjęta dopiero po konsultacjach z młodzieżowymi klubami sportowymi oraz mieszkańcami Dębicy. Mamy zatem nadzieję, że w przyszłości uda się pozyskać środki i porozumieć w sprawie realizacji tej inwestycji i nowa bieżnia lekkoatletyczna zostanie w Dębicy wybudowana.